Witaj na kanale Autentyczny. To kanał o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23@gmail.com lub kliknij na mój profil, a następnie zakładkę informacje. Czy narcyza obchodzi utrata ciebie? Czy narcyza obchodzi to, że cię stracił? Czy narcyz żałuje tego, że cię stracił? Czy obchodzi go to, że nie ma cię już w swoim życiu, w swoim świecie? Narcyz chce wygód, chce udogodnień, chce kontynuować swoje życie bez trudności, chce rozrywki, komfortu, satysfakcji. Chce, by wszystko przychodziło mu z łatwością. Narcyz chce wygodnego życia. Chce lekkiego życia bez wysiłku. Chce, by wszystko było po jego myśli, by wszystko toczyło się wedle jego scenariusza. Narcyz chce dostać to, co chce. Chce robić to, co chce, niezależnie od planów innych ludzi, niezależnie od tego, jak to wpłynie na innych. Narcyz chce, żeby wszystko ułożyło się w jak najlepszy dla niego sposób. Narcyz może grać tak, jakby cię bardzo potrzebował, ale prędzej czy później nie może powstrzymać się od sabotażu. Narcyz doświadcza schematu, wzoru myśli i zachowań, który go zatrzymuje, który go cofa i zapobiega temu, by narcyz robił to, co chce robić. Ten wzór sprawia, że narcyz robi odwrotnie od tego, niż chciał, niż mówił, że chce. Narcyz może powiedzieć ci, że mu na tobie zależy, że cię kocha, ale wkrótce zrobi coś zupełnie odwrotnego, przeciwstawnego. Narcyz to zniszczy. Będzie się sprzeciwiał. Będzie nieposłuszny. Będzie poza kontrolą. Co jest czymś zupełnie innym, niż mógłbyś oczekiwać od kogoś, kto zamierzał być pomocnym i wspierającym. Narcyz jest nierealny, niepraktyczny, ponieważ ma wiele sprzecznych, skonfliktowanych ze sobą zainteresowań, które sprawiają, że w zasadzie bardzo trudne, ciężkie, docelowo praktycznie niemożliwe jest utrzymanie związku przez dłuższy okres czasu. Narcyz jest tego w pełni świadomy. Narcyz wie, że w pewnym momencie iluzja się rozleci. Iluzja się rozsypie. Narcyz wie, że jego maska w końcu opadnie. Wie, że skończy się to tak, że sprawi ci wiele problemów.
Narcyz wie, że w końcu sam na sobie dokona sabotażu. Możesz wyjaśnić mu coś, czego nie lubisz, a narcyz może nawet się z tym zgodzić. Może powiedzieć ci, że rozumie. Ale wkrótce, za dzień lub kilka dni, narcyz znowu robi dokładnie to samo. Nie możesz przemówić mu do rozsądku. Nie możesz do niego dotrzeć. Dlatego, ponieważ narcyz nawet ciebie nie słucha. Narcyz po prostu czeka, aż skończysz mówić. Narcyz tak naprawdę cię nie rozumie. Narcyz nie chce nad niczym pracować. Zamiast tego narcyz będzie używał różnych obietnic. Będzie używał manipulacji, która dzięki przyszłym obietnicom ma zatrzymać cię tu i teraz. Narcyz będzie kłamał i obiecywał ci coś w przyszłości. Przyszłości, która nigdy nie nadejdzie. Przyszłości, której będziesz się jednak kurczowo trzymać, ponieważ mocno w nią uwierzysz. Narcyz robi tak, ponieważ chce, żebyś myślał, że wszystko się poprawi, że zmieni się na lepsze. Narcyz mówi ci o przyszłości po to, by uzyskać od ciebie wszystko tu i teraz, w teraźniejszości. Narcyz nie ma intencji, by cokolwiek zmieniać na lepsze. Nie chce niczego zmieniać. Narcyza nie obchodzi utrata ciebie jako osoby. Narcyz nigdy nie poświęcił czasu na to, by tak naprawdę cię poznać. Nigdy z tobą nie usiadł i nie porozmawiał. Nigdy nie chciał się niczego o tobie dowiedzieć. Większość czasu, jaki spędzałeś z narcyzem, skupiała się na tym, że narcyz mówił o własnym życiu, skupiał się na tym, czego nie lubi. Narcyza nigdy nie interesowało to, co masz do powiedzenia. Więc oczywiście, że nie obchodzi go to, że utracił cię jako osobę. Tu nigdy nie chodziło o ciebie. Chodziło o to, co możesz mu zaoferować. Chodziło o to, co możesz narcyzowi zapewnić. Chodziło o to, co wnosisz do związku. Chodziło o twój posag, twój kapitał, twoje zasoby i korzyści, jakie wiążą się z twoją osobą. Sprawiłeś, że życie narcyza było bardziej wygodne. Dałeś mu zasilanie, dałeś mu paliwo, dałeś mu pieniądze, byłeś jego workiem treningowym. A to wszystko jest czymś, czego narcyz nie chce utracić. Narcyz nie chce utracić wygód, jakie mu zapewniałeś, jakie od ciebie otrzymywał. O to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Dla narcyza nic nie znaczysz i nic nie znaczyłeś. Narcyz nawet nie postrzega cię, jakbyś był
prawdziwą osobą. Dla niego jesteś przedmiotem. Jesteś czymś, czego używa narcyz, by lepiej się poczuć. To tylko gra. Jest to coś, w co wchodzi narcyz, by się zabawić, by się rozerwać. Jesteś jego zabawką. Jesteś tylko czymś, co zapewnia mu rozrywkę. Jesteś tylko czymś, co zapewnia mu oderwanie się od rzeczywistości. Dla narcyza nie masz wartości jako osoba. Ludzie nie mają dla narcyza wartości, żadnej wartości. Chodzi tylko o to, co możesz zrobić dla narcyza, co możesz zaoferować. Chodzi tylko o to, jak sprawiasz, że narcyz się czuje. Nigdy nie ma to nic wspólnego z tobą jako osobą. Narcyz nie może tego doświadczyć. Nie doświadcza tego, ponieważ w jego wnętrzu nie ma prawdziwej osoby. Narcyz może powiedzieć, że nadal chce być z tobą, ale nadal będzie robić te wszystkie rzeczy, które cię odpychają, które cię zniechęcają. Narcyz nadal będzie robił te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że nie chcesz z nim być. To wszystko w dalszym ciągu jest częścią gry. Dla narcyza to rozrywka. To dostarcza mu uwagi. To sprawia, że traktujesz go jako kogoś interesującego, jako kogoś ważnego, istotnego. To sprawia, że narcyz czuje, że ma dla kogoś znaczenie. To daje mu dodatkowo okazję do doskonalenia swojej sztuki manipulacji. To sprawia, że narcyz czuje się potężny. To sprawia, że czuje, że ma kontrolę. Może po prostu usiąść wygodnie i zastawić te wszystkie pułapki na ciebie. Może sprawić, że ciągle będziesz reagować na wszystko, co ci robi. To daje narcyzowi nagłe poczucie podekscytowania i przyjemności. Jest to dla niego emocjonujące i uzależniające doświadczenie. Narcyz mówi ci te wszystkie rzeczy i zachowuje się, jakby cię chciał, ale tak naprawdę to tylko gra. Narcyz angażuje się w to dla zabawy, dla rozrywki. To sprawia, że narcyz czuje, że żyje. To sprawia, że czuje się wartościowy. I to już tak naprawdę wszystko. To wszystko, czym tak naprawdę był związek, była relacja z narcyzem. To nigdy nie było niczym poważnym. To nigdy nie było na serio. To nigdy nie było niczym istotnym, niczym mającym znaczenie, niczym ważnym. Nigdy nie byłeś związany z kimś, kto miał na celu to, co ty. Kto miał na celu coś, co myślałeś, że ma przyszłość, że coś budujesz. W tym nie ma celu. To tylko gra.
I jest to gra, która nigdy się nie kończy. Jest to coś, co powinieneś, co musisz zrozumieć. Ponieważ dopóki tego nie zrozumiesz, będziesz poddawać wszystko w wątpliwość. Będziesz kwestionować samego siebie. Inaczej zawsze będziesz zastanawiać się nad tym, co powiedział, co zrobił. Będziesz przesadnie analizować każdą sytuację, kiedy właściwą i najprostszą odpowiedzią jest to, że narcyz nie postrzega żadnego zaangażowania, żadnej interakcji jako wartościowej, jako mającej znaczenie, jako istotnej. Dzieje się tak, ponieważ jest to poza nim, poza tym, co uznaje za istotne, poza tym, co uznaje za wartościowe. Wszystko, co jest poza narcyzem, jest tylko czymś do zabawy. Jest tylko zabawką. Jest to czymś, czym można się zająć dla zabawy, dla rozrywki. Nie ma to żadnego poważnego, praktycznego celu. To tylko gra. Nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego celu. To tylko gra, która nigdy się nie kończy. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.